Siemka ludzie, tutaj znowu Netype Art i chciałam Was na początku przeprosić za moją nieobecność na YouTubie, ponieważ zajmowałam się moim drugim kanałem, zajmowałam to trochę za dużo powiedziane, ale nieważne, jak chcecie to na niego wbijajcie, nazywa się Lopi Animations, czyli jak moja postać z FNAF-a, w opisie wstawię link do tego kanału. No ale dobra, przejdźmy do rysunków. I pierwszym rysunkiem to jest taka moja Yumi, czyli moja postać do Tokyo Ghoul'a i jest to gołąb. No gołąb, czyli no wiecie o co chodzi. Ten, kto, ci to oglądali tego Tokyo Ghoul'a, to wiedzą o co chodzi. No i to jest właśnie taka moja Yumi. I lubię rudych ludzi. No. Dobra, tutaj jest Aka, czyli moja kolejna postać do Tokyo Ghoul'a. A Aka znaczy po japońsku czerwony. Zda się ten japoński, no nie w ogóle. No i tak właśnie wygląda. No, jest fajna. Lubię ją. Dobra, tutaj jest Shutsukiyama, czyli moja ulubiona postać, że Tokyo Ghoul'a. Po prostu go kocham. Jest po prostu genialny. Bardzo go lubię. I rysowałam go do piosenki Fabulous PewDiePie'a. Kocham tę piosenkę. Tutaj jest na pogniecionej kartce, rysowany we Francji, mój ulubiony ship, tak samo jak Takizuya, no, Shutsukiyama i Nishikinisho, czyli Ticho, ship mój i mojej przyjaciółki, znaczy tak właściwie jest taki ship, ale nieważne, pozdrawiam cię Mai i kocham ten ship, on jest po prostu super, kocham go, on jest kawaii. Tutaj jest art dla mojej przyjaciółki, znowu się pozdrawiam Maj i to jest Napolkon, weźmiesz go sobie i będzie fajnie. Jak ktoś będzie na Polkonie, to jest fajnie, to będzie bardzo fajnie, ja będę. Dobra, tutaj mam taki Red Joe z 2015 roku i 16, czyli tego właśnie. I tu jest właśnie mój stary rysunek, wygląda tak, mojej Kitty, o postaci z creepypasty. I po prostu anatomia leży, ale teraz też leży anatomia, chociaż się poprawiłam się trochę w niej. I tak wygląda z 2016. No i no nie jest źle. No po prostu jest dosyć duża, jest duży progres. Jest, jest. Dobra, teraz zaczną się rysunki z IB. Chyba tak, chyba trochę się zaczną. I to jest Mary. No chyba łatwo to rozpoznać, co grali w grę. Ja nie grałam w grę. Muszę sobie pobrać wreszcie. Dobra, to jest Mary, taki tam szkic. A to jest tak trochę bardziej z RP. RP? No ja tak trochę RP. No i taka Mary. Tutaj co my mamy? Tutaj mam. To nieważne tak właściwie. To jest Mary i Gary, bo fajnie jest. No. Fajnie mi wyszło nawet, chociaż ta Mary to taka troszeczkę rakowa i te palce. Garego, a tutaj jakieś róże tam ćwiczyłam, a to nieważne. Tutaj mam Garego i Tsukiyamę, miałam go pokolorować, ale nie wyszedł, no. Albo po prostu mi się nie chciało kolorować. No i taki fajny Gary, nawet fajnie mi wyszedł. No ze swoją różą niebieską, jest fajnie. Tutaj jest moja postać do My Little Pony. Robiona przez Maję. Znowu cię pozdrawiam po raz trzeci. Nazywa się Zoe i jest taka, jest trochę taka na wzór zrobiona szalonego kawalusznika. I kocham go po prostu, kocham tą postać z Alicji w Krainie Czarów, moja ulubiona. Po prostu też kocham Johnny'ego Deppa, jak on gra. On jest po prostu super, nie autorem, aktorem. On jest super, po prostu go kocham. No i tu mam też właśnie jego w roli Johnny'ego Deppa. Jacka Sparrowa, przepraszam, Jacka Sparrowa. Ale wracając do rysunków. To jest właśnie Ticho, czyli dziecko. Nie pytajcie jak, ale to jest dziecko Tsukiyamy i Nishikiego. Nie pytajcie jak to się stało, ale to jest, może tak trochę bardziej ich fuzja, nie wiem, nieważne. To jest Ticho i bardzo mi się podoba i jest słodki. No, a tu jakiś Pikachu, którego wam nie pokażę, bo nie wyszedł mi. Dobra, tutaj jest Green na znowu Mai i zapraszam przy okazji na jej kanał. Green Art, wstawia tam po prostu genialne speedpainty, mi się bardzo jej rysunki podobają, o czym już Maja wie. I bardzo Was serdecznie zapraszam na jej kanał. W linku, w opisie znajdziecie link, o tak. I to jest właśnie Green.
i jej siostra, no tak, bo Red to siostra Green, której Red to chyba nie widzieliście. A może widzieliście? Nie wiem, mam sklerozę. No tak, a po prostu Red mi nie wyszła, no to bardziej wam pokażę Green. A to ćwiczyłam jakieś tam papugi, bo ciocia mnie prosiła, żebym jej narysowała papugę. Ale nie umiem w papugi. Tu jest jakaś tam Mary. Nawet fajnie mi wyszła, lubię takie fajne nóżki robić. Tak nawet fajnie, chociaż włosy są po prostu takie, rakowe trochę. No. Dalej przejdźmy. A tu jestem taka ja, kiedy po prostu była taka bardzo fajna chwila, kiedy pisaliśmy z Mają, pozdrawiam cię raz piąty. I tu tak fajnie ja. Fajna ja, no. Pokażę wam jeszcze ostatni rysunek. To jest... chodź tu. W zeszycie, który na siebie pokazuje, dobra. To jest taka moja postać, moja fursona. No pokaż się, o, bo cień to jest. Na policzonej kartce. No, bo lubię też krzywdzić swoje postacie. No, fajnie. Dobra, dzięki za oglądnięcie. Sio, dajcie łapki w górę, jeśli wam się podobało. Jeśli nie, to łapki w dół. Subskrybujcie mój kanał. I zapraszam do kanałów, które dam wam w opisie. No, dzięki za oglądnięcie. No, to cześć.